Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Omawiane dzisiaj poprawki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2012 roku ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych zamkną proces legislacyjny nad tą ustawą. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zmieniana ustawa i nowelizacje tam wprowadzone są w istocie rzeczy bardzo potrzebne, czego co do zasady Senat nie zakwestionował. Natłok prac legislacyjnych powoduje niejednokrotnie to, że tutaj w tej Izbie umykają rzeczy drobne, aczkolwiek nie wykluczam, że bardzo istotne. Zgodzić się zatem należy, że przyjęcie poprawki numer 1 traktującej o zbędności ustępu 4 w artykule 43 jest jak najbardziej zasadne. W odniesieniu do poprawki numer 2 Senat uchwałą z dnia 9 listopada 2012 roku proponuje po wyrazie paszportu dodanie wyrazów w tym drugiego paszportu oraz paszportu tymczasowego. Analiza tej poprawki prowadzi do konkluzji istotnie, aby organ mógł działać skutecznie zarówno w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, jak i określonych zdarzeń i sytuacji muszą one być ustawowo dookreślone. Używanie brzmienia dotychczasowego paszport oraz paszport tymczasowy traktuje o dwóch odrębnych pojęciach znaczeniowych. Dotychczasowe przepisy nie rozstrzygają jednak jednoznacznie, czy tak zwane stare przepisy zastosowanie mieć będą do nowych wskazanych w znowelizowanej ustawie o dokumentach paszportowych. Uznając słuszność zaproponowanych przez Senat zapisów oraz kierując się zasadami techniki prawodawczej, należy przyjąć poprawkę numer 2. W tym też duchu Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się w głosowaniu. Dziękuję bardzo.